maleńkiej gminie Harzlów, leżącej na południu Polski. W zachodniej części Śląska Cieszyńskiego żyje ponad 10 tysięcy mieszkańców. To stąd rozchodzą się malownicze krajobrazy na panoramę Beskidów oraz otaczające ze wszystkich stron liczne pagórki, lasy i potoki. I może stwierdzicie, że przecież takich pięknych miejsc na świecie jest więcej. Ale to właśnie tu pewna rodzina przeżyła niezwykłą, wręcz magiczną przygodę. A było to tak. Mamo, nudzi mi się. To zagrajmy w grę. Super! To kto zaczyna? Ja, to kolej. Tym razem jesteśmy w Zamarskach w grocie na Rudowie, gdzie mieszka kicak Grotołaz. Kiedyś wydobywano tu kamień do budowy domów, a teraz odbywają się tutaj nabożeństwa maryjne. Takich magicznych miejsc w Zamarskach jest więcej. Chcecie zobaczyć? To rzućcie jeszcze raz kostką. Teraz jesteśmy przy kościele pod wezwaniem świętego Rocha. To najstarszy kościół w powiecie cieszyńskim, który zbudowano w 1731 roku. A wieża pochodzi z końca XVI wieku. Czy chcecie zobaczyć, jak wygląda w środku? Tak! Myślę, że warto było wejść do środka. Teraz chciałbym wam pokazać jeszcze jedno ciekawe miejsce w Zamarskach. Chcecie zobaczyć? Tak! To rzucamy kostką. Witam was serdecznie wraz z kicakiem, społecznikiem. Jesteśmy w parku rekreacyjno-sportowym wybudowanym w czynie społecznym. Jest tutaj plac zabaw, siłownia, scena, boisko i fontanna. A nawet Aleja Gwiazd. Warto zobaczyć, a więc chodźcie! To już koniec naszej przygody w Zamarskach. Wracajcie szczęśliwie do domu!